Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Pogoń Siedlce Stal Mielec. Witam trenerów obydwu zespołów i proszę komentarz pomeczowy trenera gości. Dzień dobry, zacznę od gratulacji. Drużyna gospodarzy wygrała. Ale ja na pewno muszę być dumny z moich zawodników. Naprawdę ciekawe widowisko. Cały czas coś się działo, cały czas pod jedną i drugą bramką były sytuacje. Przy tej straconej bramce troszeczkę brakowało ustawienia, asekuracji, kreatywność zawodnika, gospodarzy. Przegrywamy 1-0, natomiast myślę, że od tego momentu byliśmy w posiadaniu piłki, dominowaliśmy, akcje rozkrzydlające, dużo dośrodkowań, troszeczkę łutu szczęścia brakowało. Ale jeżeli będziemy takie postępy robić, jeżeli będziemy z meczu na mecz w ten sposób podchodzić do spotkania, w ten sposób realizować założenia, tak serce zostawiać na boisku, te punkty będą i ja jestem spokojny, mój zespół, bo naprawdę dzisiaj nie wyglądało to na wyjeździe. Przypominam, w drużynie, która zwyciężyła wiele spotkań, dwa tylko przegrała u siebie. Naprawdę walczyliśmy jak równy z równym, a myślę, że w drugiej połowie byliśmy drużyną lepszą, to jest moje spostrzeżenie, dominującą i brakło troszeczkę łutu szczęścia, żeby stąd wywieźć punkty. Jest jeszcze jeden temat, przez który moi zawodnicy są bardzo źli, ale o nim nigdy nie mówię, także przeanalizujemy to spotkanie i dalej ciężka praca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. No na pewno ja dziękuję tutaj trenerze za gratulacje. Też uważam, że mecz stał na niezłym poziomie. Chyba żadna z drużyn nie chciała tutaj zremisować, tylko jedna i druga drużyna grała o pełną pulę i to było widać. No na pewno ta bramka trochę ustawiła całe spotkanie, no bo też jakby tak trochę taktyka nasza się zmieniła. Wiadomo, że jeżeli byśmy my przegrywali, to pewnie my byśmy gdzieś tam dążyli do drobienia bramki, a tak to czekaliśmy sobie spokojnie na przeciwnika i chcieliśmy skontrolować i strzelić drugą bramkę. Natomiast no, słowa uznania dla chłopaków, gratulacje dla wszystkich, bo kolejny mecz wygrany, kolejne zwycięstwo, kolejne 3 punkty. Pniemy się w górę tabeli, bodajże chyba już jesteśmy na 4. miejscu. I to naprawdę jest budujące, ale mogę tutaj obiecać, że nie zadowalamy się tym, co jest i idziemy dalej, tak? No, sezon się dla wszystkich kończy, natomiast został jeszcze jeden mecz i możemy nawet powalczyć o to, żeby być na 3. miejscu. Taki jest nasz cel. Ja się cieszę jeszcze ze swojej strony, że kiedyś tutaj 3-4 miesiące temu obiecałem wszystkim 30 punktów, no teraz nam brakuje jednego punkcika, tak? To nie chcę powiedzieć, że dotrzymałem obietnicy, ale już jest bardzo blisko. Także jeszcze raz dziękuję trenerze, kibicom dziękujemy, bo dzisiaj fajne widowisko, bardzo dopingowali. No ale jeszcze nie ma co podsumowywać, nie ma się cieszyć, bo jeszcze zostało nam jedno spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czas na pytania. Może ja zadam jedno pytanie. Pan, panie trenerze, oprócz tych 30 punktów, jeszcze mówił w jednym z wywiadów, w przeglądzie sportowym, w Ekstraklasie. Czy pan podtrzymuje wypowiedź? Nie, przypominam sobie. Coś pan tak sugerował, prawda? Że... To chyba coś tam było przeczytane. No, tak, aż bym się nie zapędzał, tak. Twardo trzeba stąpać po ziemi. Wiemy w tej chwili, że na pewno mamy zespół, który no, jest budowany przede wszystkim, tak. Już widać jakieś tam zalążki tego zespołu, ale ja uważam, że w tym zespole jeszcze jest dużo pracy, tak. Jest dużo rzeczy też do poprawy. Przynajmniej to, że rywalizacja na pozycjach, no bo czasami brakuje gdzieś tych zawodników, jeden ma słabszą dyspozycję, drugi lepszą, no i gdzieś tam trzeba rotować tych chłopaków, a nie zawsze no to się udaje. No natomiast jeszcze tutaj też nie powiedziałem, no dzisiaj też się obawialiśmy tego meczu, bo przeciwnik miał praktycznie ponad dwa tygodnie przerwy, a my w tym czasie graliśmy i też zastanawialiśmy się, jak końcówka meczu, jak to będzie wyglądało, no ale jakoś chłopaki dali radę, no i z tego trzeba być na pewno zadowolony. Mam jeszcze jedno pytanie do trenera gości. Coś pan wspomina, że państwo piłkarze są bardzo źli. Czy na sędziego? Piłkarze po przegranym meczu muszą być źli. Muszą być mieć złość sportową, bo czuli z boiska, że jesteśmy drużyną co najmniej równorzędną i ta złość jest dozą takiego pozytywu. Ta złość jest i determinacja, którą u nich widzimy, naprawdę będzie procentowała w przyszłości. Czyli nie na sędziego? Powiedz. Są jeszcze jakieś pytania? Ja się mówię, no, tak pytanie do trenera. W tym ostatnim meczu to może tak zagrać może w bardziej jakichś energetycznych strojach, na przykład tak jak z Legią Warszawa, gdzie graliśmy w ładnych strojach i no, żeby nie wymiana bramkarza, no to tam może był remis z Legią wtedy. Znaczy, no ja tak się już do tego meczu z Legią no, nie będę chyba odnosił, no bo
Tam mieliśmy swoje cele, swoje plany, na pewno pierwszą połowę bardzo fajnie zagraliśmy, ale ja tak planowałem, żeby wszystkim chłopakom dać pograć i tam było planowane to, żeby zmienić bramkarza, ale też po to są wszyscy w drużynie, po to każdy musi grać, no i też naszym celem nie było tutaj grać o jak najlepszy wynik z Legią, tylko no oczywiście też, ale no żeby zawodnicy zagrali na tle takiego przeciwnika, no a to, że gdzieś tam bramkarz puścił bramki, no zdarza się, no co zrobić. Ale jest taka możliwość, żeby zagrać taki sezon jak z Legią? No, myślę, że jest możliwość, zawsze jest możliwość. No to można zaryskować, zobaczyć. Wszystko zależy od pani, która pierze stroje. No, ja, jeżeli chodzi o stroje, to nie jest moja działka, ja w to nie ingeruję. Tak jest. Ja się zajmuję swoimi sprawami. No ale też jest takie, że jak się wygrywa, no to lepiej się nie zmieniać tego, jak idzie, tak że mi się wydaje, że z Legią był mecz przegrany, a tutaj mieliśmy dwa zwycięstwa. Ale połowa bardzo dobra, pierwszy połowa tak, bardzo dobra. Tak jest, gratulujemy i tak trzymamy dalej. Dziękujemy bardzo. Nie stać się tu gratulować, bo naprawdę dobry zespół. Oczywiście, bardzo dobry. Bardzo dobry zespół. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.